Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Przeszedłem do opozycji, jak Państwo widzicie. Coś to z tym filmem dzisiaj. Już widzę, że są. Już jest transmisja. Bardzo dobrze. Jak Państwo widzicie, przeszedłem do opozycji. Dlaczego? Też chcę być bankierem. Dzisiaj będzie krócej, bo spieszę się na zebranie zarządu. Dobra, a tak poważnie, to dół nadal jest wasz. Zresztą cały jestem wasz. Na dole są tresy, ale już nie będę ich pokazywał. Tak jak siedzę, tak siedzę. Trudno. Siedzę w swojej kuchni, rozpinam tą marynarkę. I mam dzisiaj tylko dwie sprawy, krótkie zresztą. Trochę się, powiem szczerze, jestem zarobiony, dlatego że przygotowujemy nasz pierwszy film. A po numerze, który zrobiliśmy, albo nam dadzą medal, albo nas wsadzą. Nie wiem kto, ale na pewno nas wsadzą. Kiedyś nam zresztą zawsze wszystkich wsadzą. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Przede wszystkim. Znowu media epatują konfliktem na linii minister Macierewicz, prezydent Andrzej Duda. Słowa prezydenta o ubeckich metodach, które pewnie były słowami ironicznymi, stały się przebojem określonych mediów. Nie chcę zajmować stanowiska, kto w tym konflikcie ma rację, jeśli ktoś ma w ogóle rację. Problem polega na tym, że na tym konflikcie możemy przegrać wszyscy. Obóz rządzący, wydający się dość silny, jeśli rzeczywiście będzie zajmował się wewnętrznymi walkami, to jest to działa tylko na rzecz opozycji, proszę Państwa. Tylko i wyłącznie na rzecz opozycji. Problem polega na tym, że są to dwie silne osobowości. To jest pierwszy problem, psychologiczny. Ale z czego on wynika? Już kiedyś powiedziałem i powtórzę to wyraźnie. Wynika to z błędów konstytucyjnych. Z błędnej konstytucji, która była pisana pod kogoś tam, prawda? Podobno naród ją zatwierdził, ale która niewyraźnie rozdziela władzę, niewyraźnie rozdziela prerogatywy władzy, bo w rezultacie prezydent jako najwyższy, umówiony najwyższy urzędnik w państwie jest nominalnym szefem armii i tak dalej, ale samą władzę wykonawczą jest w ręku premiera i jego ministrów, czyli minister Macierewicz ma władzę wykonawczą i związane z tym narzędzia. Oczywiście, że prezydent Kwaśniewski w jakiś sposób się dogadywał, ale to też było takie dogadywanie się raczej, powiedzmy szczerze, na takie raczej dogadywanie się, czasami dość trudne, ale było. Natomiast to, co się dzieje teraz, każde słowo wypowiedziane w sposób niezbyt logiczny, niezbyt przemyślany, proszę się nie obrażać, tutaj do kancelarii prezydenta się zwracam, bo podobno mnie oglądają, ale to naprawdę, to wszystko jest paliwo dla opozycji i dla Europy. Nie wiem, już dzisiaj usłyszałem w jednym z programów, że to jest konflikt robiony. To jest gra po prostu, żeby rozbić opozycję, żeby i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej zaś strony wydaje mi się, że jednak trochę w tym prawdy jest. Bez względu na to, co byśmy myśleli o ministrze Macierewiczu, to jest to osoba dość znacząca i bardzo mocna. I bardzo znacząca nawet. Poza tym jest to osoba oczywiście uczciwa. Bez względu na to, co piszą te wszystkie hejtowa prasa i hejtowe media. Dlatego, że jest to człowiek bezkompromisowy. Absolutnie bezkompromisowy. Można mieć do niego pretensje o to, że mówi, działa czasami w sposób, według pewnego schematu i jak ma jakiś schemat zakodowany, to nic tego schematu mu nie zmieni. Można to mówić. Ale nie można mu odmówić patriotyzmu i uczciwości. Nie wiem, być może wszyscy dziwili się, dlaczego tylu generałów zwalniano. A nikt się nie zapytał jednej rzeczy. Bo proszę się postawić w miejscu jakiegokolwiek ministra, MON, jakiegokolwiek kraju. Człowiek jedzie z wizytą do jakiegoś większego kraju i tam słyszy, słuchaj, tu masz Kowalskiego, tam masz Kowalskiego, tu masz innego Malinowskiego. Oni są fajni, dobrzy. Jedzie do następnego kraju, słyszy to samo. Co ja bym zrobił, jakbym wrócił, będąc tym ministrem? Od razu bym miał swoiste tam podejrzenia i bym ich pozwalił. Autentycznie bym ich pozwalił.
Mówię w tej chwili otwartym tekstem. Wydaje mi się, oczywiście wydaje mi się, że największym błędem, oczywiście w cudzysłowie, bo ja jako oficer kontrwywiadu uważam, że kontrwywiad powinien patrzeć na wszystkie strony i nie dopuszczać nikogo związanego z jakąkolwiek obcą służbą do jakichkolwiek stanowisk państwowych. Oczywiście sprawy sojusznicze załatwia, sojusznikami załatwia się inaczej po cichu, natomiast sprawy z przeciwnikami no, załatwia się za pomocą prokuratury. Tak jest wszędzie na świecie. A co jeśli okaże się, że minister Macierewicz w MON porządkuje MON, nie patrząc na z której strony ktoś przychodzi, tylko akurat wywala wszystkich, to nie jest podejrzenie do kogokolwiek, tylko wywala tych, których uznał kontrwywiad czy ktokolwiek, że mają zbyt ścisłe związki z obcymi służbami, jakimikolwiek służbami, prawda? Nie tylko wschodnimi. A co wtedy? Czy to jest zarzut wobec ministra Macierewicza? Dla części pracy tak. Oczywiście, że dla części mediów, części publiczności, części prasy tak. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, ale ja myślę tak jak oficer kontrwywiadu, więc mnie jest, dla mnie jest, jeszcze raz powtórzę, nieważne, czy ktoś jest ze wschodu, czy z zachodu, jak szpieguje, to traktuje go, to jest tak samo, wymaga neutralizacji w jakikolwiek spokój. I proszę Państwa, tak samo myślą Amerykanie, którzy i tak samo myślą w Mossadzie i notabene Amerykanie i Izrael mają o wiele więcej problemów z własnymi szpiegami na terenie sojuszniczym przecież, prawda? I bardzo wiele jest sytuacji takich zakulisowych, czy też czasami niektóre wychodzą tylko do prasy, gdzie okazuje się, że Amerykanie tak samo traktują szpiegów izraelskich, jak i rosyjskich. W sensie operacyjnym oczywiście, bo w sensie prawnym to jest zupełnie co innego. To jest tylko przykład. Ja również pamiętam ogromny skandal, jaki był w Wielkiej Brytanii za rządów Blaira. To był albo 2003, albo 2004 rok, w którym okazuje się, że namierzono ogromną przykrywkową firmę CIA, skąd CIA nagrywało urząd premiera i w ogóle generalnie ministerstwa brytyjskie. No i co? Zrobił się huczek w prasie, część tam wyrzucili, część Amerykanie sami wycofali i tak to jest. I tak to właśnie bywa na świecie i bywa w tej sytuacji. I oczywiście jesteśmy sojuszniczymi wywiadami i jesteśmy partnerami, ale przede wszystkim liczy się dobro własnego kraju. I tak mówi oficer CIA, i tak powie oficer BND, i tak powie oficer MI6. I to jest normalne. I tak powinien mówić oficer czy minister polski, jakikolwiek zarządzający służbami. Ten konflikt jest, jeżeli w ogóle istnieje, jeżeli jest rzeczywisty, ten konflikt wymaga jednak pewnego kompromisu i ustępliwości z obu stron, bo to na razie idzie wet na wet. Przerzucamy się SBK-ami, gdzie jest więcej SBK-ów, przy kim jest więcej SBK-ów, na przykład. A zapominamy tylko, kto na tym korzysta. To jest niestety bardzo smutne, proszę Państwa, i może to doprowadzić do swoistego paraliżu. Minister Macierewicz ma wizję armii. Może komuś się ta wizja nie podobać, ale on jest ministrem i on to konsekwentnie realizuje. I bardzo dobrze, że realizuje tego typu wizję, ponieważ ma prawdopodobnie dojście do informacji o wiele większe niż ma prezydent, co z kolei wynika również z konstytucji, tak na dobrą sprawę. I być może nie o wszystkim mu mówi, a z kolei prezydent chce mieć większy wpływ, być może ma złych doradców. W każdym razie ta wypowiedź i ta powinno się przewidzieć, że ta wypowiedź opublikowana będzie raczej wypowiedzią traktowaną tylko i wyłącznie w kategoriach właśnie amunicji przeciwko jednemu z najsprawniejszych ministrów w Polsce. Ja wiem, że w tej chwili się ludzie, niektórzy się mocno oburzą, bo wiadomo jaka jest propaganda przeciwko ministrowi Macierewiczowi. Ja w telewizjach wypowiadałem i w radiu wypowiadałem się na temat już książki, słynnej książki, której już nie będę powtarzał nic na ten temat, ale sądzę, że obie grupy, oba ugrupowania, oba środowiska powinny się opanować, ponieważ naprawdę nie one przegrają, my wszyscy przegramy. A więc i one również w tym momencie, bo może nie personalnie i tak dalej. Przypuszczam, że też za dużo w tym jest troszeczkę ambicji, a w wypadku kraju ambicji mieć nie należy. Oczywiście prezydent ma swoje racje, bo ja też na jego miejscu chciałbym mieć wpływ na generałów, czy wpływ na mianowania jakieś, ale
Wszyscy mają swoje racje, tylko niestety, więc może jeżeli tak wszyscy twierdzą, że jest taki konflikt, że jest pewien swoisty pad, to proponuję, aby wszyscy usiedli razem do stołu jakiegokolwiek, będzie okrągłego, mogą usiąść przy trójkątnym albo mogą sobie stanąć razem gdzieś, pogadać i naprawdę zmienić tą konstytucję. I określić, w którym my chcemy iść, w którą my chcemy iść stronę, w jaki ustrój. Czy my chcemy mieć ustrój prezydencki, czy kanclerski, czy premier, czy partyjno-premierowski, to taka głupia nazwa, politolodzy, nie dostawajcie zawału serca, jaki jest w Europie. Tylko że ostrzegam, że ta zmiana konstytucji pociągnie za sobą również zmianę systemu partyjnego i wymusi całkowicie inną ordynację wyborczą niż tą, którą nawet planuje PiS. Ponieważ ta ordynacja wyborcza w PiS-u jest dobra, oczywiście, że ona jest dobra, jest o wiele lepsza od tej, która jest obecnie, ale jest najlepsza z najgorszych możliwych w partyjnym systemie, w jakim jest Polska. Gdybyśmy chcieli zrobić system prezydencki, wówczas ta ordynacja musiała być trochę inna i bardziej zbliżona do ordynacji Stanów Zjednoczonych, a to wtedy musiały się zmienić, a wtedy musiałyby się zmienić partie polityczne, również na partie wyborcze, a nie partie leninowskie, jak ja je nazywam. Zobaczę, czy ktoś coś mi tutaj napisał, proszę Państwa. Nie chcę Was tutaj dzisiaj Wam marudzić. O właśnie, Jezu, jak ja wyglądam, teraz siebie zobaczyłem. Czy rosyjski wywiad powinien się wzorować na wywiadzie izraelskim, czy polski wywiad powinien się wzorować na wywiadzie izraelskim, rosyjskim? Proszę Pana, mogę powiedzieć nazwisko? Pan Aleksander Białecki, chyba mogę. Panie Aleksandrze, wzorce należy brać z każdego, jeżeli są dobre. Ja mówiłem w wielu sprawach, poznając trochę historię, istniejąc się okresem, sam mówiłem, że nawet wywiad SD, prawdziwy ten wywiad SD, czy wywiad czy Abwera w czasie II wojny światowej miała również sukcesy i miała dobre operacje. Potrafiła to robić. Również przeciwko wiadomo, że to byli bandyci, zbrodniarze, ale wykorzystywać ich odkrycia powinien się na czymś wzorować. Osobiście bardziej bym się wzorował na wywiadzie izraelskim, ponieważ jest to wywiad zachodni, bardzo dobrze strukturalnie zrobiony i ze świetnym, jakby to powiedzieć Państwu, świetną procedurą, nie, a to nie jest tak dokładnie procedura, to nie mogę tak powiedzieć, że dobra, ze świetnym sposobem przyjmowania ludzi do pracy, ale także nie opiekowania się nimi. Opiekowania się nimi w trakcie całej pracy. Jest to arcyciekawe, no nie będę tutaj ujawniał pełnych szczegółów, ale usiłując tworzyć system szkolenia w naszym wywiadzie, również skonsultowałem się i rozmawiałem z wywiadem izraelskim, jak oni to robią, jak oni to widzą. Tam byli niektórzy nawet u nich na krótkim szkoleniu i zobaczyli, też byli zachwyceni. Tylko że, proszę Państwa, u nas się niestety nie da tego zrobić, dlatego że jakbyśmy to zrobili, bylibyśmy o wiele lepszym wywiadem od ich wszystkich, bo my to mamy naprawdę tą smykałkę do tego, proszę Państwa. Jakie tsunami przyleciało przez głowę? Bo nie rozumiem. Bo ktoś mnie tutaj pyta. Dalej, Andrzej Zubek. Czy Polskę stać na taki wywiad? Czy Polskę stać na taki wywiad? Proszę Państwa, wszystko jest drogie. A przede wszystkim wywiad. Stać nas na wiele rzeczy, proszę Państwa, tylko że my wydajemy pieniądze bardzo źle. Ja jeszcze raz powiedziałem. Są pracownicy, każdy jest pracownikiem ABW na przykład. Zarówno pani, która liczy ołówki, jak i oficer operacyjny. Jeśli dokładnie wydamy te pieniądze, jeśli się okaże, że na jednego pracownika operacyjnego nie będzie przypadać 10 administracyjnych i nie będziemy tracić pieniędzy na bzdury, to wówczas to wszystko zadziała, bo ja wiem, że to jest droga impreza, ale przy odpowiednim wydawaniu pieniędzy również byłoby da stać. Jeszcze jest jedna sprawa, proszę Państwa, bo tutaj widzę, że jest bardzo ciekawa informacja. Rosja w ślad za USA ostrzega przed zamachami w Europie w czasie świąt.
ze zdjęciem Putina. Ona jest, to jest informacja z Onetu, bo ktoś prosił, żebym podawał link, więc na Onecie ją znajdę. Otóż wczoraj Departament Stanu USA ostrzegł swoich obywateli przed zamachami w Europie w czasie świąt. Jest to logiczne ostrzeżenie i trudno tego ostrzeżenia nie widać, patrząc na strukturę ludnościową obecnie Europy Zachodniej i wiedząc, w jaki sposób islam, a Amerykanie dobrze to wiedzą przecież, bo są tam obecni, traktuje święta katolickie, święta Bożego Narodzenia szczególnie, prawda? Więc w tym momencie takie ostrzeżenie jest prawidłowe i nie wynika ono również moim zdaniem z potwierdzonych informacji, tylko po prostu jest to przypuszczenie na tej samej zasadzie. W Polsce mamy 400 szpiegów rosyjskich. No jest w ambasadzie, pracuje 500, setkę tam odrzucamy, bo to może oni nie, więc 400 na pewno jest szpiegami. Na tej zasadzie. Ale takie ostrzeżenia są potrzebne. Natomiast ciekawe jest, że natychmiast zaczął wtórować Putin. Czyli na drugi dzień po tym ostrzeżeniu Putin wydał polecenie, no znaczy to na pewno Putin dał polecenie, MSZ Rosji zrobił to samo, ostrzegł również swoich obywateli. Coś tutaj zdaje się, że wydaje mi się, że Rosjanie znowu chcą robić to, co zrobili w 2004, 2005, po 2001 roku, czyli dążyć do resetu poprzez zwalczamy terroryzm, wojnę z terroryzmem. Oczywiście ciekaw jestem, czy oni dobrze kontrolują od siebie tych wszystkich islamistów, którzy przechodzą od nich. Niektórych prawdopodobnie sami wykształcili, mają przecież to pod kontrolą bardzo dużo islamistów i mało kto o tym mówi, a Rosjanie to już praktycznie w ogóle. Więc proszę Państwa, to też jest ciekawa informacja, radzę tą informację Państwu przeczytać, bo wyciągnąć możecie inne wnioski. Ja wyciągnąłem taki wniosek, właśnie mnie to bardzo zaciekawiło. Natomiast jest jeszcze jedna historia. Otóż ja też jestem bombardowany takimi różnymi informacjami. Wczoraj wiadomo była, no nie, ja muszę rozwiązać ten krawat, przecież wyglądam jakbym przyszedł do Mordoru, dajcie mi święty spokój. Na dole mam dresy, nie cierpię tego. No. O, proszę Państwa, nawet się widzę. Jedyna koszula, kurde. No. Ach, nareszcie. Proszę Państwa, chodzi o to, że wczoraj miałem, czy przedwczoraj miałem jakiś incydent z panem, z jednym, nie będę wymieniał jego imienia i nazwiska, który przyszedł w jakiejś dziwnej koszulce i do Sejmu i poseł Nitras zaczął się strasznie tam złościć, no i ale tutaj podają, chociaż ja nie mogłem tego znaleźć, jakieś dziwne zachowanie, jakieś słowa pana Kukiza dość obraźliwe pod adresem tego człowieka, który notabene pochodził z wojowników Kukiza. Tak się zastanawiam, bo po prostu moim zdaniem ta koszulka była bardziej ironiczna po tej całej aferze z Marszem Niepodległości, była bardziej ironiczna niż rzeczywista. Nie chcę się wypowiadać, ja bym w takiej koszulce nie przyszedł do Sejmu, po prostu nie ma sensu, szczególnie po całej tej awanturze, no ale skoro przyszedł, ale z drugiej zaś strony żadnego obywatela, czyli suwerena, prawda, nie można traktować słowami idiota, kretyn i tak dalej, i tak dalej. Ci, którzy tak mówią, jeśli są posłami, zapomnieli, że to suweren, jako tak kochają to słowa, nie wiem, kto to jest suweren, nie wiem, może wy wiecie, czyli ludzie, społeczeństwo są ich pracodawcami. Jeżeli to rzeczywiście powiedział pan Kukiz, no to trochę zapomniał, że przecież to jest efekt jego działania i tworzenia przez niego tego ruchu, gdzie oparł się na wszystkich, na ludziach zwykłych, normalnych, ludziach z przeszłością, czasem kryminalną, czy każdy ma jakieś tam w życiorysie zadry i na takich zwykłych, normalnych, biednych, głównie ciężko pracujących ludziach chciał się oprzeć. I nie można potem w tych ludzi pozbywać się, czy nazywać ich po prostu tak, jak to mi zostało sygnalizowane. Ja powtarzam, że ja nie znalazłem tego filmu, ale podobno film opublikował Polsat czy ktokolwiek. Więc jeśli tak było, to nie popisał się niestety pan poseł. Bo można na to zwrócić uwagę, można podyskutować o tym, ale nie można się zachowywać tak, jak się zachował na przykład poseł Nitras, który już prawie chciał wzywać policję i takie różne rzeczy i od razu szukać tego, bo jego nie interesował napis. On oczywiście powie w telewizji, że to przecież jest niemożliwe. Nie, on po prostu znalazł kolejny hak, żeby przywalić opozycji PiS-owi czy komukolwiek. I tak to wygląda. Proszę zauważyć, że minęły 2 dni od pogrzebu człowieka, który tragicznie zmarł w Warszawie.
jakąś tablicę tam wmurowano, ale już jest cisza. Już szukamy nowej ofiary, nowego skandalu, bo przecież trzeba przeciwnikom przyłożyć. Ja to nazywam właśnie chieństwem. Może trochę nie po polsku, uwielbiam neologizmy takie trochę lemoskie, ale tak to właśnie wygląda. Suweren to osoby, które głosowały na PiS. Suweren to część narodu, a oprócz suwerena w narodzie są inni. Taki mi tu mój kolega wytłumaczył. No więc kolega się głęboko myli, dlatego że jeśli używamy już słowa, ja używam słowa wyborcy, już wolę elektorat i wyborcy, bo te słowa, bo to znaczenie słowa suweren w języku polskim stało się w tej chwili puste, ponieważ każdy poseł z każdej partii usprawiedliwia wszystko, że to robi dla suwerena i suweren mu tak kazał. Ja osobiście nie znam suwerena, który by kazał robić czasami takie głupoty, no ale niestety tak to jest. Dobrze, proszę Państwa, kończę dzisiaj. Przepraszam, że tak krótko. Chciałem poruszyć te dwie sprawy. Przypominam, jutro nie ma KHT. Jutro będzie pojutrze o godzinie 19.30. Już nie w garniturze. Obiecuję, już wracam z opozycji. Wracam z opozycji, będę całkiem normalny. Zapraszam na KHT numer 2, Question and Answers. Proszę mi podawać pytania. Na co zdążę, będę mógł, co przeczytam, odpowiem. Dziękuję Państwu bardzo. Dobranoc. No i wesołego piątku, wesołej soboty. Ja w niedzielę, jak już trzeba odpocząć przed kolejnym ciężkim tygodniem, zapraszam na KHT Question and Answers do 19.30. A jutro też zajrzyjcie na kanał, bo prawdopodobnie zmontuję dzisiaj ten nasz pierwszy reportaż. No i się zacznie. Ponieważ jutro jest wolny i niedziela, to w poniedziałek rano dopiero przytam. Dziękuję, dobranoc.